Gdzieś w Polsce 23 września roku pańskiego 2020, bliska autostrady, żyjemy sobie. Przeżyto. Zobaczcie, jakie grube. A co to jest? Już pokazujemy. Liborius Saturn Union. Reprodukowany przez firmę Wronkowski. Słuchajcie, bardzo wysoka masa, to są 1000 nasion. Po 50-19 to już jest mega wysoka, przeżyto bardzo grube. Według coboru, plonującą odmianą w Polsce na pierwszym miejscu. To troszeczkę mamy wiatr, pogoda piękna. Nadają na weekend deszcz, więc będzie fajny temat na wschody. Ziemia naprawdę słaba. Zobaczymy, jak ten Liborius się tu sprawdzi. Wczoraj to uprawiłem. Był wczoraj zasiany nawóz. Olifowska szóstka. Rok produkcji 80. Kuwa, pierwszy albo czwarty? To jeszcze przeżyta nie było. O, jeszcze przeżyta nie było. Jak siewnik był zakupiony, bo zobaczcie, nawet na tablicy nie ma. Jest żyto, jęczmień i pszenica. Owiec, burak i rzepak. Słuchajcie, zapomniałem wam jeszcze dodać, ile sieje. 160 kg, tam się ileś zalecają. Sieje 180 kg ze względu na ten piasek tutaj. No, bardzo grube. No i dobra, lecimy z Liboriusem. Ja nagram tylko chwilkę, jak pojedzie, i spadam szykować pole dalej. Witajcie w kolejnym dniu siewów. Dzisiaj siejemy pszenicę. Producent, tak jak wiecie, sprawdziła się ona u mnie kapitalnie. Główną właśnie zaletą jest to, że możemy siać późno po kukurydzy. Pszenica doskonale się krzewi. W zeszłym roku sieliśmy 160 kg na hektar. Ziarno bardzo grube, ale na pewno grubsze wam pokażę jeszcze dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, może w innym odcinku będzie mokka. Bardzo ładna, nie ma żadnych połówek, równe żarno, również to się kupowało, nie chcę tu krytykować jakiejś tam innej hodowli. Kiedyś kupiłem, też nie wiem, nie powiem od jakiej, trafiało się mnóstwo przężyta w pszenicy. Oczywiście hodowla skleiła głupa, że to jakiś przypadek. Później dowiedziałem się przez różne źródła, że było to po całej Polsce, w kilku już tam rolników z całej partii. Bronkowski posiada nowe maszyny. Może kiedyś się przejdziemy, pokazać wam jaką linię. I jestem zrobiony tak, jak powinno być. Dobra, to idziemy tam, zobaczcie. A teraz pokażę wam siewniczek. Drugi. Wytłumaczę później co i jak. Pokażę wam tylko, jak sypiemy nasiona. Jak jest, nic nie spadło. Dobra, Roberto, weź srebrne nasiona. Aż do żołnierzu i nasyp. Tak jak widzieliście na poprzednim filmie. Zobaczcie. Srebrne nasiona ze Srebrnej Góry. Odmiana Asory, zaprawa Librens, syngentowska, jedna z najlepszych zapraw. I lecimy z koksem. Powiem wam, czemu Asory. Siał ją Arek Perkins. W tym roku zasiejemy i my. A nowością jest właśnie złota odmiana. Srebrna. Ciekawe, kiedy złoto będzie. Dlaczego sieje Marek? Poprosiłem go, kolegę, o pomoc. A to dlatego, że swoim zwykłym siewnikiem podejrzewam, że sporo by mi się pchało. Przed plonem była kukurydza na kiszonkę, odmiana potężna. Głęboko zaorałem, ale zobaczcie, no wyciągało mi się agregatem tych korzeni tutaj, słuchajcie, takich od kukurydzy. Zwykły siewnik talerzowy, no myślę, że brzydko by to wyglądało. Dlatego Marek tu przyszedł mi z pomocą. I na glinie, na jednym polu, i na tutaj zasieje Marek. Asory to jest pszenica, która jest w Niemczech pod względem reprodukcji na drugim miejscu. Hodowcą jest Danko, w Polsce firma Wronkowski reprodukuje tą odmianę. Mrozoodporność chyba na poziomie 4, więc uważam wystarczająca na nasze tutaj środkową Polskę. No i co, srebrne nasiona dzisiaj sypaliśmy. Zobaczcie, tak to wygląda. Zawiera gężytni, srebrne nasiona, która będzie tutaj stała na polu. Myślę, że ta odmiana się bardziej nam tutaj wbije w repertuar nasion, które sieje.
I zobaczcie, mamy sobie tutaj jeszcze, gdyby nam zbrakło, to mamy w bagażniczku. A sorry, żeby dosypać. Chcesz guziczkiem przycisnąć? Przyciśnij sobie. Dobra, fajno. Cześć, siemaneczko. Witajcie w kolejnym vlogasie. Dzisiaj co mamy? Szósty. Szósty października roku pańskiego 2020. Janosik z siekierką dzisiaj z nami. Służy nam do wbijania dzisiaj, bo zapomnieliśmy wodka. Ja przedstawiać nie muszę. Przyszedł ten sonny dzień, o którym wam mówiłem, że oznaczamy sobie dzisiaj te poletka, które tutaj, zobaczcie, Gabryś ładnie nam powycinał przody. O, o, pod słońce. Słoneczko jest, ale wiatr, jak zwykle wiatr nam doskwiera. Jedziemy powoli z tematem. Tomek, jak widzicie, już przygotowany z ciupagą. Wbił pierwszą tablicę, zlecimy sobie dalej. 15 p, chcesz krótko coś powiedzieć o tej odmianie? To może jak powbijamy, Krzysztofie, co? No właśnie, idziemy sobie na razie wbijać, słuchajcie. I wbijanie tablic jest dużo później, słuchajcie, nikt nie musi latać z tablicą, gdzie jest deszcz, pamiętacie Kacpra i Brączka? Tak, a my sobie teraz idziemy oznaczać, pooznaczamy sobie to wszystko, słuchajcie, powiemy krótko coś zwięźlej na temat i przyjdziemy, zrobimy sobie próbę, urządzeniem, jaką mamy wilgotność, żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy planować cokolwiek z naszą imprezą. Miejmy nadzieję, że koronawirus nam nie przeszkodzi. Zobaczcie, tutaj ten po dzikach, co wtedy, pamiętacie, ślad w tej wczesnej, o tym polu, dziki zrobiły jak na Facebooku, polubiły to. A ty pamiętasz, czy masz rozpiskę? Mam tablicę ułożone równo. Ach, po kolei, tak? Tak, po kolei, tak jak to być powinno, we? Czyń pan swoją powinność. R-ka, tradycyjna zmiana. Prawie młotka nie potrzeba, zresztą padało cały czas. Na pewno. Chłop przewidział to, co robi. R-ka, zobaczcie sobie kolby w R-ce. Ja wam nie powiem, czy się charakteryzują, ale ktoś tu już ładnie sobie oglądał je widocznie. Nie urwał, kulturalny człowiek. Pełniutkie. Tomek leci z kolejnym. Faktycznie, po tych deszczach nawet nie potrzeba młotka. Młotek byłby zbyteczny dzisiaj. 23, czyli zeszłoroczny faworyt, który zrobił nam najlepszy plon. Ale to chyba ktoś był sobie oglądać, bo zobacz, Tomek. Pootwierane są wszystkie z pierwszego rzędu, ktoś oglądał sobie po kolei. Wiem, bo tu wstępują ludzie sobie popatrzeć. Dlatego ci mówiłem, że nie mają informacji, co to za odmiana. Już, Krzysztofie, masz. Już wiesz. I zobaczcie, jeszcze jest roślina zielona, pomimo że mamy 6 października, swobodnie można by jeszcze, no w tym, tak, taki jest rok, tak, ciąć ją jeszcze swobodnie na kiszonkę. Dokładnie, Hulk 250, to co Krzysztof mówił, już wiele osób tą odmianę zna, wiele osób ją szanuje, lubi. Odmiana typowo kiszonkowa. Odmiana, która bardzo fajnie się sprawdza na kiszonkę. To co mówią o Halku, to w sumie masa, rzeźba i plon. To są trzy słowa, które tak naprawdę określają nam Halka. Co w tym opisie się składa na tą masę, na tą rzeźbę, na ten plon? To są te szerokie liście, które dochodzą do 18, nawet 19 cm szerokości. To szerokość dłoni. Taka. Dokładnie, to jest masywna, potężna łodyga, która jest kręgosłupem tej rośliny. No ja miałem go, dodam, że miałem go na piaskach i też był wcale nie gorszy. No wiadomo, że była woda. Mam kukurydzę, zresztą chyba tam w monokulturze z 15 wale kukurydzę po kukurydzy. A to tam. No tam po Janku. A, no. No, i było, też była bardzo ładna, bo tam co żeście byli jak przy koszeniu, nie? Tak. I też się fajnie się sprawdził, bez żadnych problemów. Także tutaj... Bezpieczna, przede wszystkim bezpieczna roślina, to co Krzysztof mówi, na każde stanowiska glebowe, a to jest dużo, bo wiemy, że na dobrych warunkach wszystko nam rośnie, a ważne, żeby też... Zresztą to, jak pamiętacie, co muszę wspomnieć, Tomek miał obawy, że tak wcześnie siejemy, bo to był Wielki Piątek. To prawda. Wielka Sobota tutaj to było. Tak. Czyli to, nie pamiętam te fajne daty teraz, ale no Wielki Piątek, Wielka Sobota, trzeba to sprawdzić. Tomek mówi, że wcześniej, ale zobaczcie, no, kukurydze nam powyrastały bardzo dobrze, więc... Bardzo ładnie, a na tym tak naprawdę nam zależy. No. A ten termin siewu co roku jest zawsze obawa, kiedy to siać. Żeby to było jak najlepiej. Idziemy dalej. Tu mamy nowość.
Tak, właśnie. Tutaj mamy Mastodona. Jest to nasza nowa odmiana, którą w tym roku testujemy, której się przyglądamy. Jest to odmiana, tak jak widzimy, zielona jeszcze. No właśnie. Tak jak widzimy, zielona 250-260. Odmiana z przeznaczeniem na kiszonkę, przepraszam. W Niemczech ponoć bardzo ładnie się sprawdza we wszystkich badaniach, które są, jeżeli chodzi o kiszonkę. Bardzo ładnie wychodzi, daje dużo masy zielonej, przede wszystkim też i wartościową kiszonkę. Więc tak jak widzimy, zielona 250-260 VO. My się tej odmianie przyglądamy. Na razie ją testujemy, jest na poletkach doświadczalnych w wielu lokalizacjach. Tutaj u Krzysztofa widzimy, że jest zielona, jest na chwilę obecną wartościowa. Ma mocno zielona, czyli gdzieś? Jest. W tej green ma dość duży, czyli jest to też takie bezpieczeństwo, gdzie nie musimy tą kukurydzę od razu zbierać, nie zasycha nam, a w odmianach kiszonkowych ten z tej green jest bardzo ważny, żeby to od rozbioru no, wydłużyć. Nie? No, gdzie mamy porównanie, zobaczcie na szybko obok. Tak. Tu jest widać gołym okiem. To jest na przykład już, tak. No fakt, że wcześniejsza na pewno, ale jest już... Tak, tutaj mamy... Zbadamy sobie, słuchajcie, mam nadzieję, że baterii wystarczy, mamy ponad 50%. Mhm. Zobaczymy sobie różnicę, jak Tomek przyniesie tego ziarna, a zobaczymy w tym Mastodonie, jaka to będzie różnica, na tej kiszonkowej, a na tym, nie? DM1439, jest to też nasza nowość. Jest to odmiana OV230, no i to co Krzysztof mówił, no ewidentnie widać, że jest różnica pomiędzy tą odmianą a tamtą odmianą ze względu na wczesność. Jest to odmiana przeznaczona na ziarno, którą też w tym roku testujemy, której w tym roku się tak naprawdę przyglądamy. 230 Mirku, to jest nasz nowy kolega w naszym zespole. Mirku, jest to odmiana dla Ciebie przeznaczona, także Ty będziesz tej odmiany dużo sprzedawał. Typowo ziarnówka 230. Zobaczymy też, jakie będą wyniki tej odmiany, ale kolby ma do końca zaziarnione. Widać, że odmiana bardziej flintowa niż dentowa. No właśnie. No. Lecimy sobie po kolei dalej. No i tutaj mamy odmianę, która Ci się, Krzysztof, podobała ze względu na kształt kolby. Kształt kolb, taki tak. Inny. Tak. Jestem ciekawy, jak plonie będzie. No to jest późna odmiana. To jest czysty dent. Przede wszystkim jest to odmiana dla ludzi cierpliwych. Zobacz, bardzo gruba kolba, krótsza. Tak, zdecydowanie zupełnie. Widać, że gdzieś tam wody ci troszkę brakło, by do czubków aż tak mocno nie. To znaczy tak, tutaj jeżeli chodzi o te czubki, faktycznie skąd to się tak naprawdę bierze? Sam czubeczek, nie? Tak. Tutaj widzimy, że te kolby były dużo większe zaprogramowane. No niestety sierpień spowodował, że tej wody było bardzo mało, były wysokie temperatury. No i pewne odmiany niestety nie nalały nam do końca. Widać, że te komórki jajowe tutaj były. Tutaj z tymi małymi kropeczkami żółtymi komórki jajowe zapylone, zapłodnione, ale niestety z powodu braku wody no nie nalały. Te czubeczki nie są do końca zasiarnione. Późna odmiana 290-300, odmiana ziarnowa, odmiana dla ludzi, którzy chcą sobie rozłożyć place polowe ze względu ze zbiorem kukurydzy, którzy zbierają później. Także odmiana, która już w naszym portfolio jest bodajże drugi czy trzeci sezon, na ziarno, na te późniejsze terminy zbioru. Tak jak mówiłem, dla ludzi cierpliwych. No właśnie. Mówią, że cierpliwy to i kamień ugotuje. MAS29T. Odmianę dobrze znacie. Tak, odmianę dobrze znacie. To jest też moja bardzo ulubiona odmiana. Ona dość wierna jest z tego, co kojarzę. Tak. 24, 29. Tak. 24 mamy w tym roku? Chyba nie pamiętam. Nie. 20... Nie mamy w tym roku. Nie. MAS29T. Odmiana typowo ziarnowa. V260. Kiedyś ona była 270, ale ze względu na to, że no bardzo dobrze oddaje wodę na polu. Jest VO260, typowo ziarnowa, bardzo wierna odmiana. Jak zacząłem w sumie 5 sezonów temu pracę, to w centrum nikt nie chciał o tej odmianie słyszeć. W tej chwili ona dość duży udział w naszej sprzedaży zajmuje. Bardzo dobra odmiana, wierna odmiana na wszystkie stanowiska glebowe. Przede wszystkim sucha schodzi z pola i to też jest dużym takim plusem.
A jak wszyscy doskonale wiemy, nikt nam nie zapłaci za wodę, więc na ziarno, na wszystkie... Chyba, że w Katarze. Chyba, że w czym? W Katarze. Aha, w Katarze, okej. No to jest zupełnie inny świat. Naprawdę polecam ciężkie ziarno. Te korby wizualnie może nie są aż takie duże, ale bardzo ciężkie ziarno, co powoduje, że ta odmiana po prostu bardzo mocno waży. 260 na wszystkie stanowiska glebowe, bardzo wierna. O, widzisz, bardzo dobrze, ponieważ każdą kolbę tak wkładać, wtedy każdy musiałby co, 30 sobie obejrzeć, nie musiałby urywać, tylko sobie wyciąga, aha, widzi, cyk. Dwudziestka trójka, czyli nasz faworyt do wygrania plonu. Tak, mas 23. Ułatwiłem też, jeżeli konkurs będzie, która będzie lepiej sypała, to już macie ułatwione zadanie. Tak. Chociaż niekoniecznie, nigdy nie mów nigdy. Oczywiście, że tak. Mas 23, 250, też czysty dęb. Słuchajcie, jest to odmiana, która w minionym sezonie faktycznie u Krzysztofa na poletkach na sucho zajęła pierwsze miejsce. Tak. Co ją charakteryzuje? Przede wszystkim bezpieczna odmiana na wszystkie stanowiska glebowe, na gleby mozaikowate, nierówne, na gleby zimne. Nie rośnie wysoka? Nie rośnie wysoka, dokładnie. Nie rośnie wysoka to też jest dużym plusem, bo klienci, którzy sieją kukurydzę na ziarno, nie potrzebują odmian wysokich. Przede wszystkim jest to też odmiana, która wcześniej kwitnie. Odmiany wcześniej kwitnące szybko nalewają i bardzo dobrze oddają wodę na polu. I to jest właśnie tym dużym plusem, że ona bardzo dobrze oddaje wodę na polu. Przede wszystkim cechą taką też charakterystyczną jest bardzo cienka osadka. Faktycznie, długie ziarno, cienka osadka. Długie ziarno, cienka osadka. Sobie zrobimy taki. I też tak jak przy MAS 29T, tu jest bardzo ciężkie ziarno. Jest to odmiana dentowa, czyli ziarno powinno mieć dużo skrobi mączystej, a ziarno jak MAS 23M zabiera dużo skrobi szklistej również. Ma bardzo dużą gęstość, ciężkie ziarno. Można sobie porównać, wsypać innego denta do tego samego pojemnika i MAS 23M czy MAS 29T i one zawsze dużo ważą. Mają dużą gęstość ziarna. Ktoś kiedyś powiedział, że odmiany o dużej gęstości wsypane do zbiornika można ich wsypać do tego samego zbiornika od 10 nawet do 15%. Duża gęstość, duża masa ziarna. MAS 23M w minionym sezonie, w sezonie 2019 też bardzo dobrze sypała na poletkach i na polach produkcyjnych. Między innymi taką jedną lokalizacją, gdzie MAS 23M bardzo dobrze plonowała, to jest pogranicze województwa podlaskiego i mazowieckiego w gminie Jabłonna Lacka, gdzie na 42 odmiany, na 7 firm hodowlanych MAS 23M na sucho posypała najlepiej. Także fajna odmiana. Wszędzie ją siejemy, bardzo suchutka schodzi z pola. Kolby niepozorne, ale jest bardzo ciężka, ciężkie ziarno. I pozdrawiamy tą gminę. Pozdrawiamy gminę Jabłonna Lacka. Tak jest. Super. A jeszcze, jak już masz przedartą tą kolbę, pamiętam, coś sprawdzałeś, czarną plamkę, o co to chodziło, bo... Tak, a tutaj jeszcze pewnie nie będzie, Krzysztofie. Zobaczymy. To było związane z koszeniem, z cięciem, nie? Znaczy tak, jeżeli pojawi nam się czarna plamka w ziarniaku, ale to pewnie zobaczymy przy tamtych odmianach. Jeżeli pojawi nam się czarna plamka na ziarniaku, to znaczy, że ziarno skończyło już nalewanie swoje pełne, czy tak brakuje mi takiego fajnego słowa, że uzyskało dojrzałość technologiczną, czyli już nie nabierze nam masy, tak naprawdę już jest. MAS 200, MAS 23M, VO250, już jest czarna plamka. Czyli tak naprawdę ono swoją dojrzałość technologiczną już ma, teraz tylko kwestia oddania wody na polu. Tak. I dojrzałość już jest. Widzicie, jak łatwo sobie możecie sprawdzić? Ciupa gecka. Czyli te kolby może nie są duże, ale są zawsze zaziarnione. Przy odmianach typu fix pamiętajmy też o obsadzie, bo jest to odmiana, która nie zrobi nam takiej kolby, ale te kolby praktycznie są zawsze do końca zaziarnione, więc pamiętajmy tutaj o obsadzie. Oczywiście to nie jest tak, że na glebach słabych zagęszczamy nie wiadomo jak dużo, ale to jest odmiana, która musi mieć obsadę, czyli na glebach dobrych siejmy nawet powyżej 90 tysięcy, bo ona nie zrobi nam dużej kolby, te kolby są zawsze stałe, to jest kolba genetycznie zaprogramowana i te kolby są równe jedna w jedną. Przede wszystkim bardzo zdrowe rośliny, bardzo zdrowa kolba. W roku 2017, kiedy był rok taki zimny, mokry, było problemu dużo na punktach skupu z mykotoksynami, z fuzarium. MAS 22R ma bardzo zdrowe ziarniaki, bardzo zdrowe kolby. Tutaj jeżeli
ktoś kładzie nacisk na zdrowe nasiona, na zdrowe kolby, to MAS 22R polecam. Tego polecamy, jak Jaruś, tego. I mam nowe buty, tego. I papugę Kacperka mam, tego. I pani Aniela, jak to mówi? Jak ci powiedziałem? Mamy szafa gra kanapa tańczy się. Coś takiego, Krzysztof. I przy MAS 22R też już widać, pokaż Krzysztof, czarną plamkę. Właśnie. Pięknie. Czyli widać, że ta dojrzałość... Prosto w plamkę, o, widać jest, wyraźnie. Dojrzałość technologiczna. No i najwcześniejszy dzieciok nasz. Tak, tutaj trochę widzicie dziki, co połamałem, wam mówiłem. Najwcześniej doszła, dziki gdzieś się przekręciły, ale to tylko mam nadzieję z brzega, tam dalej chodziłem, nie było szczególnie. Jestem ciekawy waszej wilgotności tej France. Te raczej powinny być suche, bo już widać po tym, po kolbach i po ziarniach, że one są naprawdę już mocno dojrzałe. MAS 15P, 210 odmiana typowo ziarnowa. No widać, że ta odmiana już jest bardzo sucha. No w sumie V. Czesność sama mówi za siebie. Ta czarna plamka też tu jest. Też powinna gdzieś być, ją tutaj odkryjemy. Odmiana, która... Jest, widać już. Jest. Tutaj czarna plamka też już jest. MAS 15P, odmiana, która jest w naszej sprzedaży już od wielu lat. Bardzo fajnie się sprawdza w tych latach takich stresowych, w tych latach mokrych, zimnych. No jest czystym flintem. Nadaje się również na gryz. Były rejony Polski, posiana na dobrych stanowiskach, zadbana oczywiście pod kątem nawożenia, plonowała jak 240. Także też naprawdę niegłupia odmiana. Wcześniej wigor początkowy zarąbisty, to ja pamiętam. Bardzo ma dobry. Tak, ona tutaj na poletkach się bardzo wyróżniała i na samym początku była bardzo wysoka. Jednak te no tutaj to też zależy, wiecie, zobaczcie od ziemi, tu jest mocniejsza ziemia. Tak. Odmiany się powtarzają w tamtą stronę, ale zobaczcie wysokość. Po prostu tam jest ciutkę gorsza ta ziemia, ale najlepsza jest na samym końcu pola. Jak będziecie na poletkach, mam nadzieję, że będziecie, to zobaczycie na końcu, jak będziecie mogli się przejść. Na końcu będzie minimum wyższe jeszcze tutaj od tej, bo to pole jest niestety mozaikowate. Miejmy nadzieję też, że na przyszły rok uda nam się też posiać na tym miejscu, przynajmniej takie są plany, gdzie było w zeszłym roku. Aha. Tam jest bardzo szerokie pole i na pewno, jeżeli Tomek się postara, to zasiejemy więcej odmian. Zdecydowanie. Jakieś nowości odmian. Jeszcze i więcej, tak. Żeby było więcej do pokazania. Tak. Tutaj pole robiliśmy podwójnie jakby, nie jest też wąskie. Zobaczcie, bo gdzieś tam dolega, ale zasiane jest podwójnie, czyli tam se kosi kombaj. Tutaj se można oglądać, żeby komuś pinty nie przycisnął, albo tam nie wiem. No tak, bo jeżeli uda nam się zrobić te dni pola, które tak już od dawna dla Państwa planujemy, to chcemy... No bo tylko pogoda i koronawirus, no nic więcej nie trzyma. Pogodę gdzieś na pewno załatwimy, koronawirusa nie wiem jak, ale no to... Okej. Może to w Majranku trzeba dużo jeść, czy czego tam, nie wiem. Chcemy zrobić też taki konkurs dla Państwa, jak to było w minionym sezonie. Właśnie, żeby każdy puścił taki los i oszacował, która odmiana najlepiej posypie, więc po tamtej stronie pola sobie będzie kosił kombajn, a po tej stronie będzie obejście, tak żeby było bezpiecznie dla każdego, żeby nikomu podczas tych dni pola, o ile nam się oczywiście uda to wszystko dopiąć, nic się nie stało. No. Wstępne plany zaraz wam powiemy, jak możemy planować, jak Tomek przyniesie maszynerię do badania wilgotności, tak. Ziarna. Zbadamy kilka odmian, żebyśmy mieli jakiś obraz. Obraz, dokładnie. No bo powiedzmy miesiąc temu sobie planowaliśmy, a pewnie będzie to gdzieś początek października. Mamy początek października, tak. I teraz możemy planować, że będzie to koniec października albo początek może nawet listopada przy takich pogodach. Nie wiemy, no nie wiemy po prostu. Na plus jest to, że będziecie już jakby obrobieni w polach, będziecie mieli więcej czasu, będziecie mogli przyjechać się z nami, spotkać. Ale minusem jest to, że no, nie rozwija nam się ten wirus. Te strefy też przynajmniej u nas nie ma, ale jeżeli impreza się odbędzie, na pewno będą zachowane wszystkie środki ostrożności, na pewno jakieś maseczki dla każdego i tak dalej, ale to już z kwestia technicznego dogadania się. Na będzie pewno na koniec. Wszystko będziemy na bieżąco każdego informować przez vlogi, chociaż takie krótkie nawet. Znaczy mamy urwane już 15P. Mhm. Tomek wsypał i robimy sobie pomiar. Testowanie. 28,4. No oczywiście, jak ona przejdzie przez kombaj. Kombaj to ma 31,20, myślę, na pewno. No, ale to jest 210, więc ona to... ma prawo tak mieć. No ale jakby się uparł i ktoś by chciał, miał plany zasiać zboże, to by można ją skosić. Tak, no teraz jeszcze... Czyli jeżeli planujecie, widzicie, mniejszy plon pewnie się okaże, czy mniejszy, no.
Ale dobra odmiana, jeżeli ktoś planuje coś szybko zasiać sobie po kukurydzy, albo ma tej kukurydzy łoc skóry tego. Dużo, to, znaczy się znaczy, w sensie powiedzieć. Dużo, to może zasiać sobie, wiadomo, tam 20 hektarów tej, dlatego później innej po kolei. Właśnie to, co mówiliśmy, po to jest to FAO, po to jest ten rozkład odmian, żeby sobie rozłożyć te prace polowe. Dokładnie, tak jak Krzysztof mówisz, nie? Od odmian wczesnych po odmiany właśnie... Niech bażanty zbierają. A z Tomkiem żeśmy to ciekawostkę zobaczyli. Zobaczcie, co dziki nam przewróciły. To zobaczcie, kukurydza już mamy posianą na przyszły rok. Zobaczcie, puściła. Puściła sobie. Zobaczymy R-kę. Jatrzyska były duże teraz. Gdzieś tam porozbierało, kurczę, w niektórych rejonach cedoły. A kukurydza gdzieś tam złamana jest, ale przystawka spokojnie ją weźmie. Zakręcasz jak słoik. Z marmeladą. Zrobię ci dżem, Krzysztof, z tego. Kukurydziany? Mhm. Czy może by był dobry? Nie wiem, nie próbowałem. W sałatkach jak jedzą, to co? Smakuje. Widać? Widać. Widać, Krzysztof. 28,6. 28,6. Wiadomo, czyli ona w te 32 też spokojnie będzie... Będzie miała. Zobaczymy. Będzie miała ta R-ka. Zobaczymy 23. Czyli tak na razie, słuchajcie, na razie ten termin 24 października robi się realny. Na razie, póki co, póki patrzymy na tamte odmiany. Miejmy nadzieję, że w tym roku nam przeprowadzi Jaguara i Siewnik na pokazy, jak w zeszłym roku powiedział. Z tego nowego, wiem, że dwusilnikowego jakiegoś kupili teraz. Testowanie 23M. Co nam pokażesz 23M? 30,8, czyli ta już jest bardziej wilgotna. 2% około, mniej więcej jak tamte. Po 250 ona jest, tak? Tak. No, czyli mamy... Zobaczymy. To też by nie było po przejściu przez kombajn 33, niech by nawet 34 miała, no to... Czyli gdzieś 5%, 10,5% straciłaby? Takiej pogody? W takiej pogodzie, nawet może i szybciej trochę. Czyli ten 24 to tak już na razie, idziemy dalej, ale jest prawie realny. No bo tak co, myślimy Tomku o sobocie, jak tamtym razem? Mi się wydaje, że sobota byłoby najbardziej. No, niektórzy pracują, a też chcieliby zajrzeć na przykład, nie? Dokładnie. Najbardziej wygodnym dniem dla każdego. Piątek, piąteczek, piątunio, a później sobota i imieniny kota. I cyk, zobaczymy kolejna ile. Już mamy 29. Zobaczymy jeszcze tą późną odmianę. Tak, do wszystkich nie będziemy lecieć, zobaczymy. Tak, sobie. Jeszcze jedną tą przystawę. Wiem, może zrobimy tą późną i tamtą, będziemy widzieć jakie ma. A tam to już są kieszonkowe, Krzysztof, 31,4, czyli wzrastamy z wilgotnością na razie. Nalej FAO późniejsze. Oczywiście, ta jest bardzo późna, zobaczymy tą. Jesteś mądry jak kot maczku, świeczkę w pieprzu i po ciemku siedział. A, ile 36 mówisz? 36, 37. A ty? 35,5. No zobaczymy. Opierałeś się na tamtych pewnie, że tamte były coraz dłuższe. Nie wiem, po prostu strzeliłem, Krzysztof, i tak nie mam szansy z tobą, co mam ci powiedzieć. Akurat. O, będzie mocno. Bo długo trzyma. Może wciśnij testowanie, Krzysztof. No by tak do rana mogli stać. No tak i byśmy się nie doczekali. Byłeś bliżej, 34,2. Szacun, pokłon. No, świat później. Słuchajcie, myślę, że z tydzień wcześniej na pewno. My będziemy monitorować z Tomaszem. Dzisiaj mamy 6. Powiedzmy, przyjedziemy sobie w przyszłym tygodniu. Za tydzień monitorujemy sobie wilgotność. Tomek już wstępnie porozmawiał o 24. Jeżeli ta wilgotność nam będzie sporo spadała, 24 sobota jest to termin jak najbardziej realny. Tak, czyli wstępnie możemy się mówić, że 24 października, bo też muszę chłopaków Perkinsa, Arka powiadomić, agrokuzynów i
chłopaków, właśnie taka niespodzianka, może będą chłopaki z Masa Skład, może jakiś występ, na pewno dobrze Marcina kojarzycie i Artura, także których serdecznie też od razu pozdrawiam. Pozdrawiam. Na pewno znacie, podobają się ich piosenki. Jeżeli wszystko ładnie pójdzie i COVID nam pozwoli, wszystko, może jakiś występ uda się nam zorganizować. Zagrałem wam kilka swoich fajnych kawałków. A my tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym vlogasie. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pozdrawiam.